My się cieszymy, że kolejny raz Giby tutaj mogło gościć tak liczne grono morsów z województwa podlaskiego, również z warmińsko-mazurskiego, jak widzimy po ich pocztach, bym to nazwał pocztami, tak? No, ale cieszymy się na pewno. Pogoda co prawda trochę jest za ciepło, woda też jest ciepła, tak jak rozmawiałem. Niemniej jednak jest to czwarty zlot, byłby piąty, ale pandemia przeszkodziła, bo też dzisiaj rozmawiałem, że byłaby okrągła rocznica, niemniej jednak myślę, że chodzi o to, żeby promować ten zdrowy tryb życia, jednocześnie dobrą zabawę. Dogadujemy się świetnie. Powiem, że te zloty tak jakby przypadkiem u nas są realizowane. Z początku 4 lata temu, 5 w sumie, jak był pierwszy zlot, to chodziło o to, że był bardzo niski poziom wody w Sejle, w rzece Marycha. Także tutaj wiemy, w jeziorze zawsze mamy, jak nie, to dopuścimy z wodociągu, jest jej więcej w razie potrzeb, ale to tak żartobliwie. No ale myślę, że to się właśnie bierze z tego, że jesteśmy tutaj jak najbardziej gościnni. W tym roku jest czwarty zlot, bo klub powstał 4 lata temu oficjalny, bo członkowie morsują dłużej. Ja na przykład już 13 rok zaczynam. No jak co roku to jest takie wspólne, integracyjne spotkania tutaj z morsami okolicznymi. No także, no tyle. Dlaczego Giby? Jezior tylko statek. No w sumie tak, ale tu jest taka infrastruktura odpowiednia, jest wójt przyjazny dla nas. Warto morsować jest dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia. To uodparnia organizm, daje dużo takich dobrych endorfin, no tyle. Ciężko jest tak się przełamać? Nie, to jest ciężko pierwszy raz wejść do wody, ale następne razy to wciąga, to jest... Naprawdę dobre.